Witam Państwa i zapraszam na nasze kolejne telewizyjne biuro śledcze. Tym razem jesteśmy z ekipą u stóp Zamku Książąt Pomorskich, oczywiście w Szczecinie. Za mną uśpiona o tej porze dnia panorama tego wielkiego portowego miasta. To już ostatnie województwo wśród polskiej granicy zachodniej, do którego przyjechaliśmy. Także i tu policji, a roboty niestety nie brakuje. Jak zawsze w dzisiejszym programie zrelacjonujemy trzy konkretne zdarzenia kryminalne, które na terenie tego województwa miały miejsce i których dochodzenia nie zostały jak dotąd zakończone sukcesem. Policjanci liczą na Państwa pomoc w tych sprawach. Mamo, jadę do babci, do Grzenic. Dobrze, ale zabierz babci te puste słoiki. Zobacz, ile ich się nazbierało. Zaraz ci włożę je do torby. Ejku, ile ich jest? Oj, nie maruj, do babci nie jest daleko. Moment i zaraz zajedziesz. Tylko uważaj po drodze na siebie i nie potłucz tych słoików. Aha, nie wrócę na noc i nie będę na kolacji. No to cześć, ale uważaj na siebie po drodze. Cześć. Trzymaj się. Każda historia opowiadana w naszym programie jest związana z jakąś tragedią, ludzkim nieszczęściem, najczęściej ze śmiercią. I trudno te historie ze sobą zestawiać, porównywać czy stopniować. Z jednym wyjątkiem. Kiedy ofiarą zbrodni jest dziecko. 11-letnia Paulina Dominiuk mieszkała w Modrzyczynie, niewielkiej miejscowości blisko Stargardu Szczecińskiego, w tym oto domku, razem z matką, ojczymem i dwoma siostrami. Miała żółwia, którym się opiekowała, dobrze się uczyła, była samodzielną, inteligentną i rozsądną dziewczynką. Często w ramach tej samodzielności rodzice to tolerowali, sama podróżowała autostopem. Tak dojeżdżała do szkoły, do mieszkającej w odległości 5 kilometrów stąd babci, do innych koleżanek. Morzyczyn, 7 czerwca 96 roku, 13:30. Paulina wyszła o tej porze z domu od koleżanki i poszła tam w kierunku stacji benzynowej. W tamtym kierunku są również Grzędzice, wieś, gdzie mieszka babcia dziewczynki, do której się wybierała, no ale to jest 4 kilometry stąd. Tam Paulina nie dotarła. Jakiś czas później widziana była w Ińsku, 50 kilometrów stąd. Czy znaczy to, że złapała jakiś samochód i pojechała tam autostopem? Jeśli tak, kluczowym jest pytanie, do jakiego samochodu wsiadła. Wybieraj sobie, co chcesz. Śmiało, nie wstydź się. Podaj sobie tam do lodówki. Tutaj do kasy, dobrze? Później to wiesz, co może być. Ile płacę? Dziękujemy. Te zakupy tu, w tym sklepie spożywczym w Ińsku, to była ostatnia sytuacja, kiedy widziano Paulinę żywą. Zdumiewające jest to, co zgodnie twierdzą panie ekspedientki, że ten mężczyzna był w stosunku do dziewczynki suchy, surowy, oschły, a ona jakby wyraźnie przestraszona, czegoś się obawiająca. Przecież taki mężczyzna, który uwodzi w jakimś sensie to dziecko, funduje tej dziewczynce lody, powinien być w stosunku do niej serdeczny, nadskakujący.
Było inaczej, trudno to komentować. Oto portret pamięciowy tego mężczyzny. Miał 35 do 40 lat, około 175 cm wzrostu. Był szczupły, miał chude ramiona, twarz pociągłą, z wystającymi kośćmi policzkowymi, cerę jasną, włosy ciemne z zakolami, pod nosem miał ciemny wąsik. Ubrany był w koszulę z krótkim rękawem i ciemne spodnie. Przyjechałaś. A co się stało, że tak żeś na grób przyjechała? Wpadłam po Paulinę. Jak to po Paulinę? No tak, wyjechała do was 2 dni temu. U mnie nie było i nie ma jej. W ogóle już od jakiegoś czasu w ogóle jej nie widzę. Jak to, nie było jej? No nie było. Na litość boską dzwoni na policję. Jezus Maria. Tak więc dopiero 9 czerwca 96 roku zawiadomiona przez 19-letnią siostrę Pauliny stargardzka policja rozpoczyna intensywne poszukiwania. Przez 2 dni nie przynoszą one żadnego rezultatu. O 9 rano 11 czerwca 96 roku w tym miejscu spacerujący z psem mieszkaniec Ińska nad brzegiem jeziora Wisola, kilka metrów od brzegu, zauważa nagie zwłoki dziecka. Zawiadomiona policja wyławia je i potem identyfikuje jako zwłoki Pauliny Dominiuk. Tym razem nie pokażemy Państwu ze względu na ich drastyczność fotografii oględzinowych, jakie są w posiadaniu policji. Powiem tylko, że sprawca zadał tej małej dziewczynce 33 pchnięcia jakimś ostrym narzędziem. To bardzo trudno mówić, do czego zdolny jest człowiek i czy w ogóle jest to jeszcze człowiek. Dziecko zginęło 48, jak oszacowali eksperci, godzin wcześniej. Czyli nie wiadomo, co, z kim i gdzie robiła Paulina między 7 a 9 czerwca 96 roku. Paulina, wychodząc z domu, ubrana była w białą sukienkę z krótkim rękawkiem długości do kolan. Na piersi był widoczny motyw 3 ananasów w kolorze brązowym z zielonymi liśćmi. Na rękawach sukienki były poziome paski w kolorze różowym, żółtym i białym, a na sukience od pasa w dół były takie same paski biegnące pionowo w dół. Na nogach dziewczynka miała różowe tenisówki i białe skarpetki. Sprawca tej zbrodni do dziś nie został ujęty. O pomoc, o informacje, o świadków prosi szczecińska policja. Numer telefonu 091 45 11 730. Cześć. Cześć, jesteś wreszcie. Będziesz coś ja? Nie, ja to już zapłonię. Zadam. Chociaż właściwie w zimną zakąskę przyszykuj, dobrze? Bo ma przyjść Benek do nas. Właściwie powinien już być. Podaj mi poduszeczkę. O, dzięki. Słuchaj, Agnes, dzwonił ktoś do mnie? No nie jestem twoją sekretarką, żeby odbierać swoje telefony. Niedługo te problemy się skończą. Właśnie Benek ma podłączyć automatyczną sekretarkę. I nawet nie będziesz musiała podnosić słuchawki. Takie to cacko. Wiesz co, jak ktoś do mnie, to jeszcze nie wróciłem z miasta. Znowu długów narobiłeś. Ty się kiedyś doigrasz, zobaczysz. Grupę wyłaź. Co tam? Tylko Benek. Cześć, gruby. Co tam tutaj robisz? Cześć, dość się kiepsko czuję. Przejdźmy dalej. No, słuchaj, przyniosłem ci tą sekretarkę. Powiedz mi, co do maszynka? To jest to cacko, skarbie, które nam pomoże. Głównie tobie. Benek za chwileczkę podłączy. Słuchaj, rozbierz się. My usiądziemy. Przyszykuj herbatkę, skarbie, dobrze? Chodź, Benek. Waldemar Jan Szuliga i Agnieszka Sagan byli parą, nie całkiem może formalną, ale w historii, którą chcemy teraz Państwu powiedzieć, nie ma to żadnego znaczenia. Byli, żyli, mieszkali razem z sobą już od 3 lat. Agnieszka Sagan miała 21 lat. Była bardzo atrakcyjną kobietą.
Pracowała jako barmanka w znanym szczecińskim lokalu Babylon. Waldemar Jan Suliga miał wówczas lat 30. Znany był w środowisku bardziej jako Gruby Jasiu. Był potężnym mężczyzną, ważył 125 kg. Za młodu uprawiał boks i piłkę ręczną. Uchodził w tym środowisku za człowieka o dużych możliwościach. Był Gruby Jasio człowiekiem interesu. Miał rozliczne kontakty handlowe zarówno w kraju, jak i za granicą, głównie w Niemczech. Ale różne bywają interesy i wiele wskazuje na to, że te, które prowadził nasz Suliga, nie były ani zbyt czyste, ani zbyt legalne. Zaprowadziło go to w końcu w tarapaty. Znajomi twierdzą, że w ciągu ostatniego okresu czasu zrobił się ostrożny, nieufny, podejrzliwy, jakby się czegoś wyraźnie obawiał. Zmienił także mieszkanie. Razem z Agnieszką wynajęli to na 6. piętrze w bloku przy ulicy 26 kwietnia na osiedlu Kaliny w Szczecinie. Zabezpieczył to mieszkanie dodatkowo tą autokratą. Twierdzono, że niechętnie osobiście odbierał telefony i rzadko podchodził wręcz do drzwi. Że te jego obawy były uzasadnione, okazało się nocą z 7 na 8 listopada w 1993 roku. Niech się ode mnie odpierdolą, nic im nie dam. Możesz im to powtórzyć. Słomańce. Tak? No i co, Grubaczku? Ładnie się tak przed kumplami chować? O, cóż, chcę pogadać jak starzy przyjaciele. Jest już za późno. Porządni ludzie o tej godzinie śpią. Nie mamy w ogóle o czym rozmawiać. Gdzie wy jesteście? Jesteśmy na dole, pod twoim blokiem. Dobra, zaraz otwieram. Właśnie. O, Gruby Jaku, sam zagadł się pan, co? Jaki gruby? Coś ciężko się spotkać, zdaje się. Chować się przed kim, czy jak? Nie mam powodu. Przynajmniej tak myślę. Wejdźcie dalej. Sam jesteś? A co ci obchodzi? Kwiatek, skontroluj sytuację. Co ci niesie? Musimy pogadać, Gruby. Co ty pieprzysz, o czym gadasz? Ja nic nie wiem. Gruby, dawaj to, albo mów, kto to przejął. Słuchaj, nie mam czasu na zabawę, bo się robię śpiący i po prostu się kładę spać. Gruby, nie baw się tu z nami przeciw babkę, bo zaraz inaczej pogadamy. Możesz się przeliczyć. Gruby, nie igraj z ogniem. Pomocy! Pomocy!
Z wielkim prawdopodobieństwem można przyjąć, że tak właśnie wyglądały te wypadki dramatyczne, które rozegrały się tutaj, w tym bloku, na ulicy 26 kwietnia przy osiedlu Kaliny w Szczecinie, na 6 piętrze w jednym z tych mieszkań. Zdumiewające jest to, że ta strzelanina nie zaabsorbowała nikogo i policja o całym zdarzeniu dowiedziała się dopiero kilka godzin później, zaalarmowana przez jednego z mieszkańców. W przedpokoju leżały zwłoki Waldemara Jana Szuligi, a w przejściu między łazienką a kuchnią zwłoki Agnieszki Sagan. Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że zostali oni zastrzeleni z pistoletu gazowego marki Walter PPK kaliber 8 mm, przerobionego na amunicję brazylijską o kalibrze 6,35 mm. Agnieszka zginęła od jednego strzału w potylicę. Waldemar odniósł 6 ran postrzałowych. Mieszkanie bardzo dokładnie splądrowano. Znaleziono dwie opróżnione skrytki. Jedną pod wanną, drugą pod zlewozmywakiem. Zabójcy niewątpliwie czegoś szukali. Nie wiemy czego i nie wiemy, czy znaleźli. Ale nie był to napad na tle rabunkowym. Z mieszkania nie zginęły bowiem ani pieniądze, ani kosztowności. Szczecińska policja próbuje łączyć to podwójne morderstwo z innymi zabójstwami, które przez kilka poprzednich lat miały miejsce w Warszawie, Toruniu, a także poza granicami Polski. Zawsze chodzi o osoby, z którymi, jak udowodniono, Waldemar Szuliga miewał kontakty. Być może po prostu wszedł on w jakiś międzynarodowy, niebezpieczny interes. Być może był to interes narkotykowy. A dlaczego zginęła Agnieszka? No cóż, istnieją, jak się to mówi, środowiska szczególnie wysokiego ryzyka. Agnieszka przez swój kontakt z Szuligą w takie środowisko weszła i niestety przypłaciła to życiem. Szczecińska policja poszukuje świadków, którzy krytycznej nocy z 7 na 8 listopada 1993 roku na osiedlu Kaliny w Szczecinie widzieli jakichś podejrzanych ludzi bądź samochód z zapalonym silnikiem, który czekał i którym zabójcy z tego miejsca odjechali. O wszystkie informacje, gwarantując informatorom anonimowość, prosi Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, numer telefonu 091 45 11 730. Z ulicy Sandowskiej skradziono tablice rejestracyjne Stanisław Celina Grażyna 5238 i tam właśnie w rejonie tych ulic na 26 kwietnia koło garaży kręci się bardzo dużo podejrzanych osób. Należy tam się udać załogą 738 i spenetrować rejon. Lipca 1997 roku w 3 Komendzie Rejonowej Szczecin-Pogodno o 8 rano dokonano jak codziennie odprawy mundurowych służb patrolowych. Dwóm młodym funkcjonariuszom z oddziału prewencji przypadł tego dnia obowiązek patrolowania rejonu osiedla przy ulicy 26 kwietnia w Szczecinie. Niezwłocznie pojechali tam radiowozem. Są jakieś gminie. Co, sprawdzimy? Tak. Dzień dobry, panu przyciągnął do policji. Dowody osobiste, poproszę. Co panowie tutaj robią? Stoimy. Dawaj pilnie karetkę na 26 kwietnia jak garaży. Pilnie, policjant ranny. Policja, badając zatrzymany dowód osobisty zbiegłego bandyty, stwierdziła, że został on podrobiony.
naprawdę ten dowód wydany został jednemu z mieszkańców Szczecina, którego także ustalono i który zeznał, że rzekomo ofiarował ten swój dowód osobisty jakiemuś przypadkowemu kumplowi od kielicha, który skarżył się, że musi niejako zmienić sobie dane, ponieważ jest poszukiwany przez policję. No cóż, bywa i tak w tego rodzaju środowiskach. Policja nie tylko zatem dysponuje zdjęciem zbiegłego bandyty, ale zdołała także ustalić, kim on jest. Jacek Kozak, urodzony 1 grudnia 1968 roku w Jeleniej Górze i zamieszkały w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 7. Obecnie Jacek Kozak jest poszukiwany listem gończym Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze i przez prokuraturę rejonową Szczecin-Zachód za usiłowanie zabicia policjanta. Rysopis, wiek z wyglądu około 30 lat, wzrost 171-175 cm, średnia budowa ciała, włosy koloru ciemny blond, czesane do tyłu, czoło wysokie, widoczna łysina czołowa. W czasie dalszych czynności śledczych policja ustaliła, że 2 godziny później ten mężczyzna zjawił się w jednym ze szczecińskich zakładów fryzjerskich, miał ze sobą przybrany folią i wstążkami doniczkowy kwiat. Zagadnięty przez jedną z fryzjerek, stwierdził, że wybiera się właśnie na wesele, gdzie musi oczywiście atrakcyjnie wyglądać. One nie tylko go ostrzygły, ale także na życzenie przefarbowały mu włosy na kolor jasny blond. Policja apeluje do wszystkich, którzy umieliby wskazać aktualne miejsce pobytu poszukiwanego bandyty, o kontakt. Numer telefonu Wydziału Kryminalnego tej komendy 091 45 11 730. Raz jeszcze przypomnijmy wszystkie podjęte w dzisiejszym programie sprawy. 9 czerwca 1996 roku w Ińsku bestialsko zamordowana została 11-letnia Paulina Dominiuk. Zamieszkała w Morzyczynie pod Stargardem. Jej zwłoki wyłowiono z jeziora Wisola. Policja szuka sprawcy tej odrażającej zbrodni. W nocy z 7 na 8 listopada 1993 roku na ulicy 26 kwietnia przy osiedlu Kaliny w Szczecinie zamordowani zostali Waldemar Jan Suliga i Agnieszka Sagan. Policja próbuje łączyć te sprawy z innymi przestępstwami i szuka morderców. 4 lipca w Szczecinie pogodnie strzelano do policjanta. Policja poszukuje listem gończym 30-letniego Jacka Kozaka, zamieszkałego poprzednio na stałe w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego. O wszystkich tych sprawach, które opowiedzieliśmy dziś Państwu, będą Państwo mogli przeczytać raz jeszcze w poniedziałkowym najbliższym numerze Kuriera Polskiego, gazety, z którą współpracujemy. I jak zawsze na koniec przypomnę Państwu, że rekonstruując kryminalne zdarzenia prawdziwe, które w tym programie opowiadamy, korzystamy ze statystów. Ich wyglądem proszę się nie sugerować. To już wszystko na dziś. Zapraszam na kolejne telewizyjne biuro śledcze za tydzień, a dziś już spod Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie żegnam Państwa. Thank you.